tylko jedna w świecie jest. Krzywy Las pod Szczecinem. Krzywy Las pod Szczecinem to jest jedno z kilku miejsc w Polsce, które znalazły się w takiej bazie danych Atlas Obscura w internecie. Stąd pierwszy raz usłyszałem o tym miejscu. Okej. Kurde, to jak jakiś karabin brzmi w ogóle ten aparat, nie? Za to, no, w tym kącie. Rozpieszaczu modelek. 3, 2, 1. Dobra, fajnie, mamy to. Spróbuj się tak jakoś wczuć to w to, że jesteś tym duchem, nie? Mit założycielski Krzywego Lasu jest rozmaity. Myślę o jakimś sprzęcie wojskowym, który tutaj leżał w czasie II wojny światowej. Czy jakieś czołgi tu jechały, czy no też jakieś czary wchodzą w grę, czy jakieś pewnie grzyby, czy coś. No wiecie, normalna gadka, nie? Nie, po co? Tutaj jest taka... Jesteśmy na ulicy Ryśka Rydla. Rydla. Close. Turtle. To jest jak się mówi w Szczecinie, że prawy brzeg, to jest jakie skojarzenie? Że bida? Że nic nie ma. A, to jest to, co mówiłeś, że to już nie że nie uznajecie, że to Szczecin. Tak. Oni mają teraz zajęcia z niemowląt. Jakie znacie synonimy słowa niemowlek? No właśnie, chyba nie ma, bo o, sesek. To... Animowak jest do kiedy? Do którego roku życia? Do czwartego miesiąca. Nie, do pierwszego roku. Ach, ale rolek? Na pewniakę do, do czwartego miesiąca. Nie. Do czwartego tygodnia. Bliżej. No blisko. Do szóstego tygodnia. Nie, do czwartego, ale... miesiąca. Ale trzymaj. Trzeba dokładny dzień znać. 31 grudnia. Ale ja nie nagrałem, że odruch moro to jest co? Odruch moro to jest coś takiego, że trzeba przestraszyć dziecko, czyli na przykład trzeba uderzyć w kołyskę i dziecko bierze ręce tak, a potem przyciąga je do siebie. Jesteśmy jak w Armageddon filmie, nie? Teraz wiesz. 15 minut. Będziemy poza atmosferę. Nie? Ten komin tutaj wystaje poza atmosferę, tak jak był ten Felix Baumgartner. To właśnie jego rekord będziemy pobijać. To będzie wysoki ten komin. To już jest bardziej jak skok ze spadochronem na przykład, nie? A jak taki jest, wiecie, z dźwigu na festynie wiejskim, no to... Czy gdzieś tam? Tak, to jest ta różnica między Dreamem a Bungee. Że po prostu, no tam masz w pionie wszystko, czyli lot i hamowanie, a u nas masz lot w pionie, hamowanie w poziomie. Stąd jest różnica. Kurde. Nie stresuj się, chłopie, tak? Co ty tak się denerwujesz? Nie. Ja naprawdę nie ma po co. 2 kilometry liny. To dużo liny. Z jednej strony. Kurde. Taką pan kiedyś? Nie. W poziomie. W poziomie, no. W poziomie. To użyjemy do vloga. Dobra, Armageddon. Jedziemy. Jak ci się wymyślisz? Jakie rzeczy robić? Co wymyślisz? Podobno wszystko. Tak. Free skok. Chyba 6 sekund ponad. Prawie 9, zależy od twojej pozycji. 10 sekund? Wow. Nie, 10 to nie. Ponad 8, tak. Do 9, 8. Jak pozycję dobrą masz. Zrobisz krok, polecisz do przodu. W jaki sposób? Wszystko ci wyjaśnię na końcu. Fajnie się siedzi tutaj. Dobra, dzięki. Ostatnio miałem takiego człowieka, który na podeszwie prawie mi leżał. Dobra, wejdź na górę. Nie wiem. Życie, no, ty to wybrałeś, nie? Strasznie. To jest coś tak... Ale...
chciałbym coś powiedzieć, nie wiem, przełomowego, ale nie jestem w stanie zebrać myśli. Przełomowego. Świat to tylko hologram. Kurde, nogi mi się trzęsą. Wiecie co, przełamywałem się wiele razy na deskorolce do różnych pojebanych rzeczy, nie? Ale to jest inny rodzaj przełamania się. Ale mam nadzieję, że się przełamie i skoczę i nie będzie musiał mnie tutaj pan wypychać, ale zobaczymy. Czy to jest jedna z najbardziej, albo najbardziej pojebana rzecz, odkąd zacząłeś robić kanał na YouTubie? No, według jakiejś tam skali, nie? Też. No i co? I tak sobie po prostu podchodzisz i skaczesz z tego, no kurwa, pojebało chyba. To jest niesamowicie, że to jest taki obiekt, nie? To jest, wiesz, no, to trzeba to zrobić. To jest takie absurdalne, a nie? Jest narysowane, wiesz, stop i tym, korektorem, nie? No. Mamy zabawnie. No. Okej. Okay. Ready, set, go! No Michał już jest na dole. To wszystko to tylko hologram. Ja to robię, żeby przekroczyć jakąś swoją granicę, bo przez całe życie w życiu bym nie pomyślał, żeby coś takiego zrobić. W życiu. Znakomita celebracja całej drogi, którą przeszedłem, żeby ogarnąć swoją dupę. Fajnie, że tak sobie mogę tutaj dłużej postać, bo tak jeszcze się bardziej oswoję z tą wysokością. Tak, normalnie. No, znaczy ja nie lubię budynków wcale jako takich, bo są... Nie po fajnie? Wiesz co, ja lubię naturę, po prostu. I natura jakby... No proszę cię, no natura to natura, no. Dlatego wolę te pejzaże tutaj w dole niż te tutaj z tej strony, nie? No, tutaj jest zajebiście tutaj ten park tutaj cały, no. Tutaj no, Głogów na przykład, jak mi śmieszy Głogów, taki koni podobny. A ten koni, to co to w ogóle było? No. Fiskort, to jest stara wytwórnia bawełny i taśm magnetofonowych. Niesamowite zdanie. Teraz zaczęliśmy w tym roku, bardzo późno zresztą, tandemy robić, właśnie z Rafałem. Aha. Zresztą filmy zaraz na YouTubie nasze będą. To jest w ogóle całkiem coś innego, jak widzisz kolesia obok siebie, który spada obok ciebie, tak? Po prostu będziemy skakać w wingsuitach, to jest zajebiste. Tak, no bo to jest, bo bejsowcy w wingsuitach też skaczą, to jest bardzo zajebiste, tak? Mhm. Możesz, ty wiesz, do 10 sekund, bo jest szansa, że wyciągniemy, nie? Mhm. Więc to wszystko jest to przed nami. Znaczy przede wszystkim nie ukrywajmy, wingsuity są w cholerę drogie, no. W sensie sprzęt jest drogi? Sprzęt, no tak. No spadochron, tak żeby lekką ręką, to dwie dychy trzeba liczyć, tak? Kombinezon, no to też z piątkę minimum, tak, żeby miało to sens. Czemu ty warczysz na swoich widzów? Nie na widzów, ja to do siebie robię. Serio? Prawo bardziej prawo. Jeszcze? No. Gdzie dobrze jesteś? Okej. Okay. Ready, set, go! No i poleciał!
Trippin'. Chlabąż. Dawaj, Spiderman. Tutaj nic magicznego się teraz nie dzieje. Komin zdobyty. Byliśmy... Proszę? Byliśmy na tym, skoku z tego komina. Tak, i strasznie długo czekaliśmy, aż nam... Jeszcze, nie musicie reklamować Żabki, ale ładnie wyglądacie. Dobra, cześć. Siema. Dobra, cześć. Nic nie mówiłem do kamery przez jakiś czas, ale to dlatego, że... Wracamy do żywych. Ja nie piję jak coś, tak? Na mnie nie liczcie. Ale właśnie, ja muszę, bo ja wiesz, raz na jakiś czas tylko łapię sobie ludzi do prania, więc dzisiaj walimy. Nie, no to już jest postanowione, nie? Kawaii. Kawaii, ne? Ona-chan. Dino. Zapraszamy na zakupy. Fajnie, bo w tym deszczu jeszcze taka skóra wilgotna, nie? O, teraz będzie w deszcz widać. Zachęcie pamięci, no. To będzie ostatniego master shota. Spójrz się. Masz okularów, no. Jak Gargamel. Bo ja się zatrzymałem, jak z Freezą coś tam było nagrywało. Kurde, to ze 2 lata temu, no. Nie, no to ja wiem, co... A czy pani z Żabki się w końcu strzeliła? Tak, tak. Tak, sprawdziła, no. Dino Wave. I co, to ma YouTube'a normalnie? Co? No normalnie, no. Tak, na YouTube, no. Sobie nagrywamy takie, wiesz, różne vlogi, nie? Fajnych miejsc, ciekawych, z takich właśnie małych miejscowości też. No. Tutaj fajną macie naturkę, więc czemu nie? O kurde. No, o, filmik włączył. A nie. Dobra. Drugi czas naświetlałem. Spoko, nie, teraz? Jedziemy do... Gdzieś tutaj, więc teraz tam za dalej. Stąd. No, w tej okolicy. No, tak. Ale mi się podoba ten przystanek po prostu. Fajnie wygląda bardzo. Ty chcesz być? No to dobrze, to zajebiście. No dzięki, trzymajcie się. I to jest, słuchajcie, właśnie Polska w 2022 roku. Jedziemy przez... kraj i leci Malik Montana i zatrzymujemy się i tam dzieciaki też słuchają Malika Montany, no i to jest właśnie Polska. Ale jesteśmy tutaj jak ekipa ze Scooby-Doo. No już tutaj są 2 pomieszczenia, bo... Słuchajcie, jesteśmy w agroturystyce, gdzie jest największe stado dzikich koni w Polsce na posesji, ale jest za ciemno, żebyśmy je zobaczyli. Jest też łazienka w takich bardzo kolorach. I co? Podoba się? Fajnie. Czerwone lampki, nie?
na spotkaniu zapytał Krzysztof. Kiedy zapytaj Beczkę? W czym chciałbyś się teraz rozwijać? A ja mu powiedziałem, w niczym. Jest po prostu zajebiście.